wiedzieliśmy, że Garbarnia potrafi grać w piłkę. Z Tychami przegrał 5-0, ale mieli swoje sytuacje, których nie wykorzystali. Czasami tak się zdarza, że trzeba mecz na wyjeździe przepchać i tak było dzisiaj. Myślę, że pierwsza połowa troszeczkę zdominowali. My cofnęliśmy się na swoją połowę i z tego wynikało, że nie tworzyliśmy sytuacji, słabo graliśmy w piłkę. Dużo piłek od tyłu wybijaliśmy do przodu i był problem. W drugiej połowie wyszliśmy całkiem inaczej, zaczęliśmy lepiej operować piłką i oprócz tego, że mieliśmy ten rzut karny, który na pewno się należał, to jeszcze stworzyliśmy 2-3 sytuacje, powinniśmy już wcześniej strzelić bramkę.